Witam z tej strony Mordimer, Madepin z klanu Sumo. Chciałbym przedstawić tą bitwę, która odbyła się jakiś czas temu. Bohaterem jest Varikonis, mój dowódca z klanu oraz kolega z plutonu Neomid. Jak widać, jest to bitwa na czołgu 9 tieru czeskim. Z tego co się dowiedziałem od Variego, zalety, no oczywiście mobilność porównywalna z Batchatem, no i te działy i czas przeładowania. Koło 20 sekund, no i 1,7 pociskami. Sam miałem okazję zobaczyć i poczuć, co ten czołg potrafi, kiedy po prostu wyjechałem, nawet nie zdążyłem się naprawić, a już dostałem 3 buły. Co do samej bitwy, wynik naprawdę imponujący, powiem szczerze. Zdziwiłem się, że tak powiem, na sam koniec. Tak więc miłego oglądania. Jeżeli macie jakieś pomysły, proszę o komentarze pod bitwą. Jak widać, w tym momencie Vary udaje się tutaj na G1. Jest to dobra pozycja na sam początek. Jeżeli ktoś wyjedzie do przodu i wyspotuje nam przeciwników na D2, z tej pozycji możemy spokojnie ich obijać i nie zostać wyświetlony. Patrz, o proszę, raz, dwa, trzy i już 900 obrażeń. Po prostu masakra. W tym momencie Vary się przeładowuje, jak widać pasek przeładowania leci na łeb, na szyję. No i co miałem jeszcze dodać? Z tego co usłyszałem, odnośnie tego czołgu, naprawdę warto użyć wolne doświadczenie, by odsłonić te działo oraz silnik, ponieważ naprawdę czołg ten w tym momencie staje się bardzo, ale to bardzo przyjemny. Dobrze. Już w tym momencie prawie po 1500 obrażeń. Niestety kolega na omit zszedł. Vary zostaje sam. Wycofuje się, czeka aż się na przeładowanie. Koledzy z prawej strony na E2 spotują. I kolejny przeciwnik. Raz, dwa, trzy, spot, chowiemy się. Vary chowi się, przeładowuje się na spokojnie, nie ma co. Nie ma artylerii, jest to kolejny plus, ponieważ mimo wszystko czołg ten nie ma jakiegoś specjalnego pancerza. Jego główną zaletą jest, jak mówię, mobilność i oczywiście te świetne działy z tym kosmicznym przeładowaniem. Następny przeciwnik, proszę, raz, dwa, i trzy. Niestety Amorak. Vary naprawia się. Jednak jak widać, w momencie 600 HP, koło, myślę, 3000 obrażeń. O i ten biedny T110 raz. Po prostu to jest magia. Dla mnie ten czas przeładowania między pociskami samego magazynku jest to coś kosmicznego. W połączeniu z 248 penetracji i myślę około 350-400 obrażeń w tym czołgu na szczała, jest to naprawdę no kosmos. Dla mnie ten 9 i 10 tier są naprawdę OP. Tak więc polecam nimi grę jak najbardziej. Tak mówię, z tego co mi Vary powiedział, jeżeli macie możliwość, użyjcie wolnego expa, by odsłonić te działo i w miarę możliwości silnik. O i następny przeciwnik. Kolega w tym momencie po prostu pozbywa się połowy HP. Vary wycofuje się, przeładowuje, znika i czeka. O, i kolega z dekali tutaj spotuje Varyka. No niestety ten tutaj Karnawer nic się nie nauczył i kara jest, proszę, w tym momencie znika. Vary przeładowuje się, 20 sekund. KW4 z tyłu niestety znika. 4-5. Praktycznie Vary samemu trzymie tą lewą stronę i nabija obrażeń na przeciwnikach. Przed nim stoi kolega Żdakali. Niestety na razie nie, w tym momencie nie ma nikogo do spota.
Tak więc Wali na własną rękę musi wychylać się, jeżeli by nie miał szczęścia, uda mu się kogoś wyspotować i naprawdę to przeładowanie jest to wielka przewaga, bo w tym momencie jak się wyspotujesz, szybko skupiasz, ładujesz trzy pociski, przeciwnik dość często nawet nie jest w stanie się obrócić, a już straci około 900 do 1000 HP. Na spokojnie, nie ma się co wychylać, tracić niepotrzebnie, już w tym momencie ma tylko 600 HP. Tak więc przy dobrym locie może jeden pocisk przyjąć, jeżeli trafi na fałkę, może już być koniec. 13 pocisków przed nim. Czołg średni, zawodnik Żakali. Kolega wycofuje się, on dobrze wie co się stanie w tym momencie, jeżeli Wari wyjedzie na niego. Będzie bez szans. 7-6, Tim zaczyna pchać z prawej strony. Rysuje się przewaga, prawdopodobnie zaraz przeciwnicy wyjadą do przodu. Stawiam, że B2, B3, tak zwana kamperiada stoi. Oj, kolega z Jackali kończy w tym momencie swoją grę. Proszę, tak. Nie ma go. Tak jak mówiłem, jest bez szans. Po prostu ten czołg to jest kosmos dla mnie. Wali spotuje. Kolejny czołg. Przeładuje się i na spokojnie może wyjechać i dokończyć dzieła. Jak być większość przeciwników tu w okolicach awaryjka jest obita na końcówce HP. Proszę, następny spot niestety. Wutek 9 tieru na kampi na A3. No niestety to jest taki czołg, on nie nadaje się do że tak powiem, wyjazdów na pierwszej linii. Oj, w tym momencie T541 kończy grę, wraca do garażu. I jak widać, no, w tym momencie pada fałka, zostałem tylko i wyłącznie 8 tiery. Wari przeładuje się, na spokojnie wyjedzie i po prostu ładuje kolejny magazynek. W tym momencie przy użyciu goldowe pociski. Oj, biedny z trzeci, proszę. Raz, dwa. I kolega podłuży 1000 HP. W tym momencie dwa fragi. O, oj. No i pecho ja polega na tym, że ta automaszyna po prostu zmasakruje go. Objedzie go. I pach. I koniec. No i kolejny. No niestety nie udało się. 3 fragi, wynik 15-8. A oto i rezultat końcowy. 7254 expa. Naprawdę kosmiczny wynik w kreciku nienawiści. 85 tysięcy srebra, 4170 gwiazdka. Duży kaliber, snajper, no nawet udało się coś odbić, 2716 na czysto. Dziękuję i do usłyszenia.